W Łodzi Widzew podejmuje ruch Chorzów. No i jak spojrzymy na tabelę, to jest taki mecz o utrzymanie praktycznie. Kto wygra to spotkanie, to już tak naprawdę ucieknie od tej strefy spadkowej i będzie mógł skupić się na tym, żeby w następnych meczach na luzie jak najwięcej tych punktów uzbierać. Widzew grał osłabiony bez Wojciecha Szymanka, który pauzuje za kartki. No a ruch ostatnio imponuje formą, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, bo w Warszawie wygrał 3-2, no ale mecz u siebie przegrał z Polonią Bytą. Co w takim razie czeka nas ze strony niebieskich w Łodzi? No, to jest wielka niewiadoma, ale jak powiedziałeś, to jest mecz o utrzymania. Jeszcze przed poprzednią kolejką ruch stawiano w gronie tych drużyn, które powalczą o europejskie puchary. Sam zarząd wypowiadał się, że ruch stać na to, żeby zająć miejsce w pierwszej trójce. I tym meczem z Polonią Chorzowianie zostali sprowadzeni boleśnie na ziemię. 0-2 z Polonią Bytą, która jest jednak w dole tabeli już od dłuższego czasu, praktycznie od początku sezonu. To nie jest dobry rezultat. Teraz jadą do Łodzi, gdzie Widzew na pewno będzie musiał jak najszybciej zapomnieć o tym remisie ze Śląskiem, który tak naprawdę może uznać za porażkę, bo wygrywał 2-0, ostatnią bramkę stracił w doliczonym czasie gry. Ale Widzew, oglądając ten mecz ze Śląskiem, można powiedzieć, że Widzew powoli staje się taką drużyną dojrzalszą, ale nie jest do końca dojrzały, tak? Bo dojrzalszą dlatego, że no, potrafi już atakować w meczach wyjazdowych. Tam jest kilku zawodników, tak jak na przykład Dudu czy Panka, którzy nie boją się wziąć na siebie odpowiedzialności za rozgrywanie akcji. No i teraz ten występ jest niewiadomą. Tak jak mówię, będą musieli jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu ze Śląskiem, żeby dobrze wypaść z ruchem, no bo ruch, tak jak powiedziałem, też będzie chciał się zrehabilitować za tą porażkę z Polonią Bytą. To jest powrót do Łodzi trenera Fornalika, który pracował tam, kiedy Widzew był jeszcze w pierwszej lidze. No i nie dano mu dokończyć tej pracy. On zostawił Widzew na pierwszym miejscu w tabeli. Później musiał odejść, bo do klubu przyszedł Paweł Janas. No i teraz być może będzie chciał udowodnić, że takie szybkie skreślenie go nie było dobrym posunięciem ze strony łódzkich działaczy. W drużynie ruchu jest sporo zawodników, którzy są w jakiś sposób powiązani z Łodzią. Na przykład Nykiel, Jakubowski, Piech czy Stawarczyk. No i to daje taki dodatkowy smaczek tego spotkania. Spodziewam się bardzo wyrównanego meczu. Widzew na pewno będzie grał o pełną pulę, no bo jeżeli Polonia Bytą znów zapunktuje, a Arka i Krakowia na pewno zapunktują, bo grają między sobą, to ten dystans pomiędzy tymi zespołami się znacznie zmniejszy.